Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Ale wiesz co, bo nie jesteśmy jeszcze gotowi. Tak, jeszcze, ja zawsze taką przymiarkę jeszcze, ale jeszcze potrzebujemy naprawdę odrobinkę czasu. Tak by było prawie dobrze. Prawie dobrze. Dobrze jest? Dobrze? Prawie dobrze. No to uwaga. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawa. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Osobniki ze świńskimi ryjami, proszę zgłosić się na ulicę. Nie, wyszło. Zrobimy tak jak należy, dobra? Poczekaj, no. Nie, wyłącz tą syrenę, pało. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w Esce Rock. W Esce Rock. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Ucho wszędzie. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Co to będzie? Co to będzie? Nie. Tego alarmu nikt już nie odbywa. Wyjdzie serce, bijcie werble, płaczcie w strony kościoła. Niech wejdzie. Co to będzie? Gnia wszędzie. Wieprze wszędzie. Świnie wszędzie. Co to będzie? Teatr Polskiego Radia BIS. Zwany Zielone Kopytko. Zwany także wilgotnym świńskim ryjkiem, zaprezentował państwu sztukę futurystyczną pod tytułem Upadek Warszawy pod świńskim ryjem. W rolach głównych Konrad Świnarski oraz Gustaw Holoubek. Prosienko. Proszę państwa, temat jest jeszcze do wzięcia. Jeszcze. Proszę państwa, jeszcze się rusza, chociaż radziczki już troszkę zastygły. Aczkolwiek liczone już w setkach ofiary po stronie amerykańskiej pozwalają nam sądzić, że już jutro nie będzie to temat śmieszny oraz godny wzięcia tak zwany. Proszę państwa, fragment wiersza Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Chwyćcie ten jęk, regimenty. Bataliony, armaty i tanki. Niech buchnie, niech trwa. W płomieniu świętym Marsylianki. Nie rzucim świni, skąd nasz ród. Ja się od tego odcinam. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki i Figurski. Co by nie mówić dzisiaj, audycja Patriot. Pizza! No jak ładnie! Poranny wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ciekle ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. No, dzień dobry, witam dzisiejsze nasze czy ja podsumowanie. Jesteś? Bo nie wiem, bo się nie słyszysz, a teraz jesteś? Przepraszam, ale poczekaj sekundę, zaraz się będzie słyszał, bo ja się nie słyszałem przed. No teraz? Słyszę się? O, słyszysz się, bardzo dobrze, poczekaj. Tutaj jeszcze mam 3, dobra. Ty słyszałeś o tym, że te linie lotnicze Ryanair sporo. Wprowadziły, że jak twój pośladek będzie od jednej poręczy do drugiej przylegał,
To płacisz... znaczy, że za dwa miejsca płacę. Powiedz mi, jak ty się czujesz, że ten tak gwałtownie wakacje zdrożały? No powiem ci, że kiedyś leciałem w towarzystwie kogoś takiego. To błagam cię, to rzeczywiście w swoim sensie. Oj, bardzo cię proszę, już wiesz co. Michał, ja leciałem z tobą do Chicago. Na mój temat fałszywe plotki. Proszę państwa, jak nad Bałtykiem... Przecież ja wtedy zawisłem po drugiej stronie poręczy i zajmowałem tylko połowę miejsca. Jak nad Bałtykiem próbował wejść do kibla, to gdzieś tak nad kanałem La Manche dopiero się wyrwał. Proszę państwa, dzisiaj w ramach przeglądu prasy, który po pierwsze tłumaczymy na język najaktualniejszy w tej chwili, bo język świński. Prosimy. Bardzo proszę. No, jak będzie brzmiał przegląd prasy? Krótko, bardzo krótko. Ładnie, prawda? A jak będzie brzmiał na przykład słuchasz tylko Eski Rock? Uwaga, proszę bardzo. Ładne. To pięknięcie, to było rock. Nie, to było Eski. Nie, proszę państwa, dzisiaj doszliśmy do wniosku, że prasa brukowa, którą przeglądamy o tej porze zawsze dla was w porannym WF-ie, no jest dzisiaj naszpikowana dosyć makabrycznymi wieściami. Znaczy właściwie jak się sięga po taką gazetę, to można odnieść wrażenie, że to jest jednak miesięcznik Kultura Pogrzebu, a nie tabloid. Oprócz interesującej informacji, którą znajduję na ostatniej stronie mojego faktu dzisiejszego, tak. Szokująca moda w Szwajcarii, słuchaj, w góry tylko na golasa. Zobacz, to jest grupka facetów niestety w twoim wieku. To widać po fałdowaniu jak śliweczki. No niestety. Jak śliweczki. Wiszą takie te puste woreczki. I te takie bardzo, bardzo słabe berlineczki. Po aborygeńsku się tak dyndają. Dobrze, troszkę. Proszę państwa, postanowiliśmy inny punkt widzenia. Ilość Poczekaj, trupów... inny punkt widzenia w języku świńskim to... Proszę państwa, inny punkt widzenia na codzienność. I okazało się, że, proszę państwa, ilość trupów na tytuł jest zatrważająca. U mnie co na trzecia na przykład. Okej. Okay. Jest zgwałcona, zabita mała Weronika i trzech chłopców pobitych jako ministranci. Ja pozwól, że nie będę czytał tytułów, tylko po prostu podliczę ofiary. Dobrze. I zaczynam od ostatniej strony. Tutaj naliczyłem trzy. Ty licz swoje, żebyśmy... Dobrze, no ja mam... Co, ja mam na przykład lokaja, który chciał udusić emeryta. To jest nieuduszony, to nie liczę. No to może być jedna trzecia co najwyżej. Ja mam, słuchaj, pijanego policjanta w Moskwie, który zabił ludzi. No. Pokłócił się ze swoją żoną. Ile poszedł do supermarketu i zastrzelił trzy osoby. Ten mam trzy na ostatniej. Kubica trochę już trup taki, nie? Ale, no to cztery, no nie, on słabo wygląda. Mogę go doliczyć? No dobra, niech będzie pół. No trzy i pół. Poczekaj, a ja mam teraz, ja mam tak. Słuchaj, faceta... Dudek trup ewidentny, prawda? Słuchaj, turyści znaleźli ciało w drzewnie bez głowy. Dziewczyna zabiła sama własnego pieska z lewem, bo źle przymocowała. I posłuchaj, maszynka do gnoju zabiła tatusia. Wszystko to w obrębie jednej strony. Duży pies czy mały pies? Duży, czyli liczy się jak człowiek. Aha, no to liczy się jak jeden. Okay, dobrze, plus trzy. Ja na razie mam cztery. Mam korpus delicti, który pływał w stawie. To się liczy na cały, ale cały korpus czy bez głowy? Nie, bez głowy. A to się liczy jako pół człowieka, to jedna, aha, druga pisze. To jest 7 plus 1, 2 w pamięci. Spuszczam 1-0. Tu mam pół ofiary, to mam, bo tutaj koń stratował małe dziecko. Ale nie, dwie połówki ciała to są jedno ciało. Ale koń stratował dziecko. Wiesz, poczekaj, 4,5 to jest 5. Tutaj motocyklista to jest 6. Uderzył w latarnię, ściął słup, to u mnie to jest 7. Tutaj mam, poczekaj, nie zadzieraj nosa, katował rodzonego syna, to jest tutaj jedno, drugi mogło spłonąć na nim ubranie. 9 ja mam, 9. Też ja mam, tutaj mam tego, co zabił tą biedną dziewczynę. Padł w dziurę i nie wyszedł przez tydzień. 10. U mnie 10 jest, liczyliśmy. No i mam, poczekaj, i mam jeszcze artykuł, no niestety, słuchaj, w Meksyku 149 osób na chorobę dziewczyny. No niestety, 159. A u mnie? Dalej trupów nie mam, jest Donald Tusk jeszcze. Ale jest prawie 11. Ale on jeszcze żyje. Niestety, bardzo mi przykro. Uwaga, ogłaszam werdykt. Ale poczekaj, nie, jeszcze chciałem powiedzieć swoich. No. U mnie 10, prawie 11, bo ten 11 to Darek Krupa. A ja mam 169 trupów w Super Expressie, co oznacza, że... Na ilość trupów wygrywam ja. Chciałbym poprosić redakcję Super Expressu o pomoc w jutrzejszej rozgrywce. Pomoc w języku świńskim to... Krótko i na temat. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W SC Rock. W SC Rock. Stare miasto, wiernie ciebie będziem strzec. Świnie prać by trza po mordzie albo w gruzach twoich plec. Proszę państwa, takie właśnie dzisiaj, w takiej tonacji, serio,
intonacji świńskiego dowcipu, który zrobili nam Meksykanie. Ludzie w wielkich sombrerach. Mali ludzie w wielkich sombrerach. Mali, żółci ludzie w wielkich sombrerach. Mali, brązowi ludzie w sombrerach przypominający chomiki. Że w czasie II wojny światowej ta świńska grypa też zaatakowała, pamiętamy tytuły, tylko świnie siedzą w kinie. Pamiętasz? To był ten moment, że pamiętam. Że w kinach siedziały tylko świnie. Przeżywaliśmy wtedy potop niemiecki, wcześniej przeżywaliśmy potop szwedzki. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy do czynienia z potopem meksykańskim, z takim zakręconym ogonkiem i małą raciczką jako symbolem zła, która atakuje znowu kraj maryjny. Jeśli macie w domu jakikolwiek świński obrazek, weźcie go do ręki i módlcie się. Proszę Państwa, ja bym, mimo wszystko, wiesz, co się stało? Myślałem sobie, że... Opiszemy świnie może. Jak myślisz, co ci pokazuję teraz palcem? Że się odcinasz? Trochę... Dobrze, Dorota Sumińska, nasz ekspert z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu. Czym jest świnia? Podejdźmy do świni. Nareszcie program o zwierzęciu, które jest szczególnie bliskie mojemu sercu. Nie mojemu żołądkowi, ale naprawdę sercu. Jest to zwierzę wyjątkowe. Zaopatrzone są w tak zwany oręż, bardzo niebezpieczny. Oręż to szable i fajki. Fajki to górne kły, szable to dolne kły. Szable są niesłychanie ostre tylko dzięki temu, że ostrzą się o górne fajki. Gwizd, czyli ryj, zaopatrzony jest w ruchomą chrząstkę, która jest niesłychanie czułym urządzeniem i dzięki temu właśnie świnie wykorzystywane są do poszukiwania trufli, które rosną pod ziemią. Do tej pory, proszę Państwa, świnia była przydatnym nami. To był portret pamięciowy świni. Raczej zaprzyjaźnioną z nami bestią. Dzisiaj okazuje się, że ta przyjaźń, proszę Państwa, może skończyć się odrąbaniem naszej ręki, a nawet głowy, czy też całego pokolenia. Jeśli macie w domu, w lodówce jakikolwiek gulasz albo szynkę, nawet parmeńską, wyrzućcie za okno. Powiedzcie świnią nasze. Proszę Państwa, ponieważ nasza audycja spełnia funkcje dydaktyczne i dzisiaj rolę zdecydowanie interwencyjną, chcielibyśmy, aby wszyscy w tej chwili zupełnie na poważnie dowiedzieli się, jakie są objawy świńskiej grypy. Posłuchajmy. Niepokojące objawy to są objawy przeziębieniowe, grypopodobne. Temperatura, osłabienie, ból gardła, katar. Współpracujemy na lotniska, informujemy i obserwujemy tych pasażerów, którzy wracają albo z Meksyku, albo z Ameryki Północnej, albo z Kanady. Jezu, Misiek, ja mam grypę, wiesz co, i troszeczkę gorączkę. Podobno łatwo poznać tych w Meksyku, bo oni mają sombrera wszyscy, więc za te sombrera, bracie, i od razu, wiesz, na gulasz. Bardzo prosimy, tak jak już mówiłeś wcześniej, o rozejrzenie się, uważne przyjrzenie otoczeniu, domownikom, czy nikt rzeczywiście objawów owych nie posiada. Niestety zauważamy je, proszę Państwa, u Grzegorza Napieralskiego. No, to jest niestety reportaż z pierwszej ręki, a wkrótce raciczki. Posłuchajmy. A Kazimierz Marcinkiewicz, tak, kim jest ZHM, przypominam, Prawo i Sprawiedliwość, tak bardzo konserwatywny, okazuje się, że nie jest jednak tak bardzo konserwatywny. Czekaj, wpiszę Napieralskiego na listę. Ale wiesz co, to niestety wpisać już musisz całe grupowanie, bo u nich się dosyć szybko, wiesz to. Ale wiesz co, z tego tak co jak ja czerwonka, widzę, tak i świnka się u niego. Ja widzę, że u nich od dawna jest chlew. Dosyć szybko się rozprzestrzenia w tej partii. Proszę Państwa, tak więc sami Państwo słyszą, że dzisiaj to nie jest miejsce dla nas do żartów. To Państwa, bardzo poważna sprawa. Zajmujemy się Polską. Polską, która być może już niedługo, niestety, dostanie od Meksyku w ryj. Miast... hymnu, który tak bardzo obaj kochamy, usłyszymy któregoś dnia z ust Edyty Górniak. Moment świńczy, duży dzień, starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świńki dzień. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciekle ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. Powszechna opinia panuje taka, że świnie dorosłe mają umysłowość 3-letniego dziecka i rzeczywiście ciągle mam wrażenie, że Majka rozumie wszystko, co się do niej mówi. Sporo sztuczek robi, umie siadać, podaje łapę, robi kółka, pokazuje, gdzie jest mój mąż. Także są to zwierzęta wybitnie inteligentne. Mam porównanie z psami, które wcześniej mieliśmy przed Majką. No i zdecydowanie lepiej się porozumiewa Majka z nami niż psy. Zatem Majka wydaje szereg dźwięków, na każdą okazję inny, także doskonale można zrozumieć, o co jej w danej chwili chodzi.
Pies Majka, proszę państwa, świnia Majka, niczym pies Łajka, już niebawem poleci w kosmos jako pierwsza świnia, która była i wróciła, nie licząc Jurija Gagarina oczywiście. O tej świni, proszę państwa, napisali już książkę Szaleństwa Majki Skowron, bardzo popularna wśród młodzieży książka o świni. To są, proszę państwa, również objawy epidemii i choroby, gdzie człowiek pozornie zaprzyjaźnia się ze zwierzęciem, które zaprasza znienacka... na Wigilię i to nie w formie potrawy, tylko gościa. No właśnie, które znienacka potrafi zaatakować i pozbawić nas człowieczeństwa. Wiesz, ja wczoraj robiłem sobie kanapkę z szynką i ta szynka rzuciła mi się do szyi. No co ty, naprawdę? Cudem ją oderwałem. Ale miałeś objawy, że wcześniej patrzyłeś na niej i pomyślałeś, Majka. Nie, po prostu rozdzieliłem, bo ona mieszka razem z ketchupem na półce. Proszę państwa, wszystko to... Wszystko to, proszę państwa, przywędrowało do nas z Meksyku i od Meksykan w Polsce, Meksykanów, Ninów, Meksykaninów. Umówmy się, że od proszę państwa... małych, brzydkich ludzi w sombrerach. Najdalej oddalonym przyczółkiem od Meksyku wydawałby się Szczecin, jednak okazuje się, że i tam docierają symptomy choroby. Łączymy się w tej chwili ze Szczecinem Los Tres Amigos. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest restauracja meksykańska? Tak, słucham. Witam, Centrum Zarządzania Kryzysowego Świnoujście się kłania. Proszę pana, chcielibyśmy, bo sprawdzamy wszystkie restauracje meksykańskie, jeżeli chodzi o aprowizację mięsną proszę oraz pana, pracowników. Już rozumiem, my nic nie sprowadzamy. Ale momencik, proszę pana, chodzi o tak zwaną diagnozę soniczną. Ja połączę z pracownikiem, to zajmie 30 sekund. Dobrze. Mamy tutaj pik detektora, dobrze? Dzień dobry, dobrze. Dzień dobry panu, Wojciech Martenka z tej strony. Dzień dobry panu. Otóż proszę pana, w ramach działań interwencyjnych sztabu kryzysowego w tej chwili jestem zmuszony, bardzo przepraszam, ja rozumiem, że państwo nie mają nic wspólnego z żywnością na bieżąco sprowadzoną z Meksyku, ale państwo niestety funkcjonujecie jako meksykańska restauracja, bo to jest Tres Amigos, prawda? Tak. Proszę pana, czy wszyscy amigos są, czy cała trójka właścicieli jest obecna w tej chwili? Proszę pana, nigdy nie są obecni. Proszę pana, no więc w tej chwili chciałbym, żeby pan się poddał badaniu pik detektora, bo to chodzi o wypowiedzenie po prostu kilku słów w języku polskim. Ja za chwileczkę uruchomię urządzenie. Aha, rozumiem. I chciałbym, żeby pan wypowiedział ze trzy zdania w tej chwili. Powiedzieć. Momencik, ja uruchamiam w tej chwili maszynę. Ale jakie zdania? Czy dowolne, to proszę pana, dowolne zdania. Chodzi o to, że sprawdzamy, czy jest stopień... Proszę mówić przez okres 15 sekund. Czas, start. Aha. No cóż, mogę powiedzieć, że oświadczam, że my nie posiadamy żadnego kontaktu z Meksykiem, nie sprowadzamy stamtąd żadnych artykułów. Poza tym, że opieramy się tylko na mięsie drobiowym, które kupujemy tu w Szczecinie, w Meksie. Rozumiem, dziękuję. Przepraszam, zdaje się, że musimy powtórzyć jeszcze są badanie. Tutaj jakieś dobrze, mamy troszeczkę symptomów dziwnych. Proszę pana, przepraszam bardzo, proszę jeszcze, czy pan może jest w stanie powiedzieć cokolwiek rymowanego? Ma pan jakiś wiersz w zanadrzu, który mógłby pan powiedzieć w tej chwili? Cokolwiek. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, dobrze. Jako smakujesz, aż się popsujesz. Tam każdy prawie widzi na jawie i sam powie, że nic nad zdrowie, ani dobrego, ani złego. No nie pamiętam. Proszę kontynuować. Mhm. No i coś jeszcze dalej mam. Dobrze, powiedzieć? A czy są jacyś pracownicy koło pana, z którym pan miał kontakt w ciągu ostatnich 48 godzin? Czy może pan poprosić do telefonu? Pracownika jakiegoś. Proszę swojego. Bardzo. To już mu bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Ale w tej chwili, w tym momencie. Na jakim celu? Proszę pana, sprawdzamy tak zwanym pik detektorem diagnozę soniczną, bo to można wykryć wirusy. No i chcielibyśmy jakiegoś pracownika, bardzo prosimy. Tutaj panowie badają, wiesz, tego wirusa. Zaraz oddam sprawkę i pan... Dobrze, świetnie, dziękujemy panu bardzo. Dobra. Halo? Tutaj są niepokojące objawy, rozumiesz, bo jest taki... Tak, słucham. Dzień dobry panu, sztab kryzysowy Świnoujście z tej strony, Martenka Bronisław. Bardzo prosimy o mówienie czegokolwiek do słuchawki telefonicznej przez okres 15 sekund. My przeprowadzimy badanie foniczne i później już dajmy państwu spokój. Także uwaga, czas, start. Proszę bardzo. Halo, dzień dobry. Usługa lub handel, gastronomiczna, hotelarska działalność, niezwłoczny kontakt... No tak, niestety jest. Proszę mówić. Strony. W sprawie skutków będzie przekazana informacja o bezprawnym odtwarzaniu utworów muzycznych i słowo muzycznych do organów ściągania właściwych. Niestety. Mamy zaróżowienia. Przepraszam, alarm się załączył. Proszę pana, niestety, czy pan zauważył siebie zaróżowienia na ciele? Nie. Proszę pana, czy w ostatnich godzinach odczuwał pan podwyższoną temperaturę ciała? Nie, a czy jak pan podchodzi do lustra, robi pan takiego ryjka, takiego mimowolnego takiego ryjka, takiego robi pan, nie? Tak. Robi pan ryjka. Czy pan odczuł jakiekolwiek stwardnienie, owłosienia w okolicach klatki piersiowej? Halo? No tak. Halo? Moim zdaniem, halo, tak. Proszę pana? Tak. Niestety musimy pana zaniepokoić, ktoś panu podłożył świnie. Proszę pana, proszę odpowiadać na nasze pytania. Jedziemy do nich, jedziemy, trzeba jechać z workami. Interweniujemy. Nie ruszajcie się!
Szczecina! Ogłaszamy Halloween dla miasta Szczecina! Poranny WF. MSWiA i nasz sanepid, czyli główny inspektor sanitarny, ustalili procedurę postępowania. Stąd dzisiaj, jak Państwo wiecie, na wszystkich polskich lotniskach już jest informacja, są rozdawane ulotki. Informujemy tych turystów, którzy przyjeżdżają do Polski, gdzie powinni się zgłosić, jakie objawy są niepokojące, które powinny obudzić ich czujność. Państwa, Ewa Kopacz, specjalnie dla Eskirok. Europa przeżywała atak tak zwanego Czerwonego Moru, Europa przeżywała napad cholery, który zresztą powraca momentarycznie w polskich domach, oglądając fakty czy wiadomości. Półtora roku ta cholera będzie jeszcze. W tej chwili mamy do czynienia z bardzo poważną epidemią, o której zresztą państwo stanowczo za mało wiedzą i stąd taki temat przychodzi. W żargonie niestety lekarzy to jest tak zwana świnka Halinka i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Posłuchajmy. Wskutek burz i wiatru przedostała się na terytorium Polski. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Podstawowym sposobem zwalczania jest skrupulatna lustracja kul. W akcji bierze czynny udział młodzież. Tereny zagrożone spryskuje się specjalnym płynem, którego dostarczają stacje ochrony roślin. W całym pasie przybrzeżnym panuje stan pogotowia. Porywiste wiatry sprzyjają inwazji szkodnika od strony morza. Ale zorganizowana akcja społeczeństwa likwiduje groźbę w zarodku. W okolicach Szczecina tyraliery możliwa, że nieustannie badają wybrzeże. Do akcji zmobilizowano również lotnictwo. Proszę Państwa, nie ukrywajmy, nie ma mnie, Michał, dlaczego nie blokuj mnie? Ale nie blokuj mnie, świnio. Być może to są początki epidemii, naprawdę. Proszę Państwa, Francuzi podobno odbudowują linię Maginota, chcą się odgrodzić od Meksyku, bo oni też mają granicę z Meksykiem. Wiem, że wał pomorski też w tej chwili jest usypywany, żeby się od Świnoujścia ogłosić. Alarm dla miasta Warszawy, Paweł, poszukaj. No to wpisuj to. Jezus, nie, Maria. Byłeś przez moment taki miły, myślałem, że już zarażony, naprawdę. No mów. Proszę Państwa, wirus świńskiej grypy H1N1, który wywołał epidemię w Meksyku i rozprzestrzenia się po świecie, prawdopodobnie ma w sobie materiał genetyczny trzech wirusów grypy, to jest świńskiej, ludzkiej oraz ptasiej, i do zmieszania tych genów mogło dojść w organizmie świni, chociaż mamy podejrzenia, że tak naprawdę, proszę Państwa, kto inny jest roznosicielem. Człowiek, który też miał kontakt, bo wiadomo, najgorsze mutacje powstają na styku gen czy wirus ludzki, wirus zwierzęcy. Tu masz ten alarm. Mam. Otwarłem ci, jak mówią w telewizji. Mam. Proszę Państwa, niestety prawdopodobnie Szymon Wydra, zwany od tego momentu Szymon F., przejął W, nie właśnie Szymon W. Szymon W, no co ty gadasz? Szymon W, tak jak choroby W, przejął. MSWiA i nasz sanepid, czyli główny... Przepraszam bardzo, to... Czemu ty kopać? To już było cicho. Uwaga, przyszedł komatrzy. Ktoś biegnie po schodach, trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk świni wybucha rośnie. Koluje jękliwie głos syren w oktawy. Opada i wznosi się jęk. Ogłaszam świński alarm dla miasta Warszawy. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Co chciałeś jeszcze dodać? Chciałem powiedzieć, że kiedyś jak umrę... Tak? To już wkrótce. No co? Przepraszam. Polsko. Poranny wojewódzki i figurski. WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SC Rock. Spośród wszystkich portali internetowych, jakie znasz, jak sądzisz, który został jako pierwszy zaatakowany chorobą świńską? No, myślę, że u zarania swego powstania Pudelek, który masz, Pudelek świńską ma twarz. Znajduje bardzo interesujący tytuł w ramach tych, które kolekcjonujemy w naszym programie. Uważaj, psychofanka Angeliny będzie miała 14 tatuaży. No i weź tu nie przeczytaj. Zawsze twierdziłem, że obok Rzeczpospolitej Pudelek to jest moje ulubione źródło informacji. Pudelek już dawno zauważył, że ja też jestem zaatakowany, mówiąc o tym, że mam ryjek zamiast... No, prawda? On się dzisiaj powiększa. Ale nie jest prawdą, że o tobie mówią świnka Halinka.
Tak samo jak nie jest prawdą, że mówią o mnie ten żydowski patyczak. To prawda. Nie jest to prawda. Czas najwyższy, proszę państwa, złapać świnie za uszy, miast byka za rogi, albowiem najbardziej narażone są epicentra, prawda? Czym są cechy przywódcze? W momencie, kiedy ta świńska grypa wygra z nami i tutaj siły ciemności, to nie brzmi dobrze. Świńskie, różowe siły. Nie wiedziałem, że w naszym kraju jest miejscowość, która się nazywa Zagacie, wyobraź sobie. I zajrzał w Zagacie. Za Polskę, za naród. Dobrze. Zagacie. Dobrze, to z centrum kryzysowego. Zagacie, tak? Mhm, Zagacie. Pan Miostek. Mhm. Czy Młostek? Dobrze. Może Młotek po prostu. Nie śmiej się z nazwisk, to jest takie prostackie. Uwielbiam to. Ciu. Nie wiem, w Zagacie. Poczekaj, bo pan hoduje teraz. Może kryje. Halo? Dzień dobry pani. Czy to jest Zagacie? Tak. Ferma Świńska, tak? Tak. Witam serdecznie, Centrum Zarządzania Kryzysowego Świńska Grypa 2009, Warszawa się kłania. Moje nazwisko Misiura. Proszę pani, nie wiem, czy do państwa dotarła ta informacja w sprawie odseparowania liderów. Chodzi o znalezienie osobników o cechach przywódczych. Ja połączę w tej chwili z naczelnym lekarzem kraju, z panem Martenką, który pani powie, o co chodzi, dobrze? Bo to będzie deportacja do Pruszkowa. Momencik. Dzień dobry pani, Hieronim Martenka z tej strony, naczelny lekarz kraju. Witam panią, halo. Dzień dobry. Proszę pani, w związku z zagrożeniem świńską epidemią, o której państwo z pewnością słyszeli, w tej chwili wprowadzamy taki program antykryzysowy, który ma na celu zapobiec jakiejkolwiek rozprzestrzenianiu się świńskiego wirusa. Otóż ile państwo posiadają świń w swojej hodowli w Zagaciu? Ile jest ten w ogóle w Ile Zagaciu? Świnek u państwa jest, tak? U nas 300. 300 tuczników, tak? Proszę pani, więc aby zapobiec rozprzestrzenianiu się, należy wyeliminować jednostki ze skłonnościami przywódczymi. Już w tej chwili mamy dla państwa przygotowaną taką listę symptomów, którą chciałbym, żeby pani sobie zapisała. Czy pani ma w tej chwili czym zapisać? No już chwileczkę. Dobrze. Podyktujcie te symptomy i pamiętajcie, że będzie deportacja do Pruszkowa. Tak, proszę pani, więc tak, głośniejsze pochrząkiwanie niż cała reszta trzody. Szczególnie z towarzyszącym milknięciem pozostałych osobników, czyli jeżeli ta jedna kwiczy głośniej niż pozostałe, reszta milczy, ewidentnie jest to sygnał, że mamy do czynienia z taką silną jednostką. Jeżeli chodzi o Czy pokwitnięcie to jak to? Kaszel czy co? Nie, proszę pani, nie kaszel. To jest po prostu takie normalne, regularny kwik. Przywódczy. To się nazywa kwik przywódczy w zootechnice. Więc to po pierwsze. Po drugie, proszę pani, te jednostki silniejsze od pozostałych wykształcają znacznie większe uszy niż reszta, więc proszę zwrócić również na to uwagę. Ryj ma tendencję do zadzierania się ku górze. Ryj. Ku górze. Kolego, co tam jeszcze mamy? To pochrząkiwanie mówiliście, tak? No tak. Ryj ku górze. Znaczy generalnie jakby pani... Prostowanie się ogona, proszę pani. Aha. Szczególnie w sytuacjach konfliktowych, jak na przykład dwa spotykają się osobniki i który mocniej wyprostuje ogon, jakby pani mogła obserwować. Chodzi o to, żeby obserwować stado i wyłonić liderów. Rozumie pani, o co chodzi? No jeszcze, proszę pani, najprostszy taki sygnał, jaki wysyła lider do pozostałych, to jest to, że on zostaje czyszczony przez całą resztę stada. One go wylizują, jak gdyby on jest ewidentnie czystszy niż reszta. Aha. I skanie tak zwane. Mhm. Chodzi o te cechy świńskie, osobowe, psychologiczne i fizyczne, które mogą z takiego, wydawałoby się bardzo pozornego knura świni zrobić lidera, który pociągnie za sobą, wie pani, w dobie świńskiej grypy następne. On jako pierwszy zostaje zaatakowany meksykańskim wirusem, który później niestety rozprzestrzenia się na pozostałe, wie pani, jakby świnie rodzaju żeńskiego chętniej oddają się tym o cechach przywódczych i stąd następuje bardzo szybkie rozprzestrzenienie się wirusa. Czy zanotowała pani te punkty? Tak, tak. Dobrze, a czy dostała pani już sombrera od nas, czy nie? Co dostała? Sombrera, czy przyszły sombrera? Nie. Dobrze, jak przyjdą sombrera, to proszę natychmiast wszystkim pracownikom rozdać, dobrze? Dobrze. Świetnie. No to co, Zagacie, chyba dziękujemy, tak? Tak, jeszcze jedno R nie wymawia. Aha, no tak, tak. No i ma strasznie podłego brata. Dziękujemy. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki. Figurski. Poranny WF. Poranny WF. Rok. W porannym WF-ie zajrzeliśmy w Zagacie, a Zagaciami zawsze się spodziewa. Bo normalnie to jest takie świńskie rrr, tak, prawda? Co ty? Co ty, Jarek, co ty? Odcinam się. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Rok.
zagrożenie świńską grypą jest realne, stąd jak gdyby potrzeba pilnego przygotowania się wszystkich służb, resortów na wypadek, gdyby ta epidemia dotarła również do kraju. Najważniejsze zadania to zadania związane z samą kampanią informacyjną, z odpowiednim przygotowaniem się na wypadek, gdyby zarażenie dotarło do Polski, stąd taka pilna potrzeba posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. Wiadomo, że takie objawy mogą występować w różnych przypadkach, także tak jak mówię, tutaj obserwacja i ewentualnie sprawdzenie później przy takim pasażerem jest wszystko w porządku, jest najważniejsze. Proszę Państwa, choroba jest naprawdę bardzo poważna. Mamy jeszcze wypowiedź Andrzeja Lepera, który... Ale to za chwilę, to jeszcze nie. No właśnie, rzekomo uspokaja, jednak mimo wszystko... Będzie to orędzie podsyca gdzieś tę histerię ogólnonarodową, że świńska grypa dociera do nas, a przecież dawno wiemy i obserwujemy, że symptomy tej choroby są wszechobecne. Znaczy, wiemy, że personel pokładowy linii LOT ma się przyglądać, jak ludzie jedzą. Jeżeli ktokolwiek na pokładzie je jak świnia, będzie wyrzucany po prostu. Czyli po prostu bez użycia sztućców. Z tej okazji zadzwonimy również do restauracji poselskiej. Tymczasem kierujemy nasze kroki w nieco inną stronę. Tak. Poczekaj, gdzie my kierujemy nasze kroki? Prezenterzy w maskach. Środa, dniem walki z... Optyczne... Rzeszów? Może być Rzeszów albo Opole. Ja połączę z biurem zarządu i panem z lektorem. Masz Pix in Space przygotowany? Tak. No to jest hasło tej akcji. Tak. Poczekaj, jeszcze rekwizyty sobie... Dzień dobry, to telewizja Rzeszów. Proszę wybrać stanowo pożądany numer wewnętrzny telefonu. Sekretariat 301 lub 347. Tak, pamiętaj, żeby nie dudniło, tylko że w masce. Dziennikarze 307. Dokładnie tak. 375. Biuro reklamy. Patrzę, muszę trochę głos przygotować, jaki lektorski bardziej, wiesz? 350. To nie mów teraz, to pani mówi. 300. Dziękuję. Dziękuję. No i? Wiesz, ostatnio spotkałem naszego idola Lucjana Szołajskiego. O Jezu, wspomniałem sobie, jak bardzo mi się E.T. podobał. Telewizja Rzeszów, słucham. Dzień dobry panu. Warszawa się kłania, moje nazwisko Misiura, biuro zarządu. Proszę pana, z kim mogę rozmawiać w sprawie specyfikacji technicznej tego dnia w maskach? Czy pan dostał tę informację? No nie, pan na centrale. To niech pan połączy z jakimś sekretariatem, dobrze? Ale programowym. Przecież mamy zacząć od samych sekretariatów i... Aha, dobrze, i... proszę pana, bo będzie środa albo czwartek. Chcemy powoli przyzwyczajać ludzi do tego, że lekarze, funkcjonariusze, a także dziennikarze będą prawdopodobnie występowali w maskach. Chodzi oczywiście o świńską grypę. Ale sprawa dotyczy również całego personelu, również od tych najniższych szczebli. Dzień dobry panu. Halo. Proszę pana, ja pana połączę. Martanka z tej strony, proszę pana, ale momencik, sekundę, bo tak jak mówię, musimy wyjaśnić sprawę od najniższego szczebla. Z kim mam przyjemność w tej chwili? Ochroną, bardzo dobrze, proszę pana, no więc to będzie dotyczyło również ochrony, ponieważ państwo jakby witają osoby wchodzące do budynku telewizji, tak? A że nie możemy sobie pozwolić na rozprzestrzenienie się wirusa, mówimy o świńskiej grypie, która, jak pan wie, już odnotowuje pierwsze przypadki w Europie, tak więc chcemy przygotować wszystkich, to będą maski, oczywiście z logo TVP, tak? Wy jesteście ośrodek rzeszowski, prawda? Tak. Dobrze. To może niech pan połączy do sekretariatu, Więc po pierwsze poprosimy o utrzymanie tych masek w czystości, ponieważ to jest kolor biały i nie chcielibyśmy powodować złego wrażenia, jeżeli komuś się, nie wiem, kichnie czy smarknie, żeby to nie pozostawało na tej, dobrze. Na tej maseczce, to po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy też państwa przyzwyczaić troszeczkę do noszenia tego. Tutaj mamy w studiu lektora, który państwu za chwilę zaprezentuje, jak to będzie wyglądało. Niech pan posłucha, jak to będzie brzmiało, dobrze? Panie lektorze, jest pan, panie Michale, jest pan gotowy? Oczywiście, że jestem gotowy. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Niech pan Michał posłucha, jak to będzie wyglądało mniej więcej, proszę. Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak będzie brzmiało. Lektor, ja będę mówił. W tej chwili jest bez maski. Proszę powiedzieć jakieś wiadomości. Nie, już. I oto teraz przedstawiamy świnie w kosmosie. Bez maski. Najprawdopodobniej to fałszywy alarm. Kobieta, która wczoraj trafiła do wojewódzkiego szpitala w Zielonej Górze z podejrzeniem świńskiej grypy, ma infekcję dróg oddechowych. Proszę pana, a teraz będzie z maską. Proszę słuchać. Wyraźna różnica. Potwierdzają to lekarze i minister zdrowia Ewa Kopacz. Pacjentka czuje się dobrze, ma niską gorączkę, trwają jeszcze ostatnie badania. Halo, czy jest pan tam jeszcze? Tak. Zauważył pan różnicę, prawda? Tak. Powtórzmy, bez maski? Najprawdopodobniej to fałszywy alarm. Kobieta, która wczoraj trafiła do wojewódzkiego szpitala w Zielonej Górze z podejrzeniem świńskiej grypy, ma infekcję dróg oddechowych. Proszę teraz z maską. Potwierdzają to lekarze i minister zdrowia Ewa Kopacz. Pacjentka czuje się dobrze, ma niską gorączkę, trwają jeszcze ostatnie badania. Tak to będzie brzmiało. Proszę pana, czy pan może w tej chwili zrobić taką próbę, zasłonić sobie usta i spróbować coś nam powiedzieć? Zobaczymy, czy pan da radę funkcjonować w masce. Bardzo proszę. Ale nie mam maski. A nie, pan zasłoni sobie usta ręką i coś próbuje... Z kimś tam połączę. Proszę pana, chwileczkę. Proszę powiedzieć dokładnie to samo, co powiedział pan przed chwilą, tylko jakby zasłaniając zupełnie usta. Proszę spróbować. Proszę pana, proszę pana kogoś... Nie, bo pan jest... Czy pan w tej chwili mówi w masce, czy bez? Bez. Niech proszę założyć maskę, w tej zakryć usta, tak, i proszę to zrobić do nas. Tak? Proszę coś powiedzieć. No. Ale zasłonić usta, nie może pan zasłonić usta? Dobrze, zasłoniłem sobie usta. O, dobrze, będzie czytelnie. Dobrze. Dziękujemy panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Poranny wojewódzki wigurski. Poranny WF. Tak zwane zajudzenie, w którym ty jesteś dobry z racji pochodzenia. To może ty pierwszy. Zastanawia mnie, dlaczego ten świński temat tak nam leży. Wiesz co, odpowiem ci tak. Daliśmy radę zaborcom. Przeciwstawiliśmy się Niemcom. Wygraliśmy ze Szwedem. Damy radę z najeźdźcą H1N1. Piękne. Stój! Stój! Czekaj, cholero, jak cię złapię! Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki wigurski. Poranny WF. Dziś razem z Zajączkiem byliśmy na imieninach u cioci Chrum Chrum. Ciocia przygotowywała się do tych imienin od tygodnia i wszystko byłoby dobrze, gdyby... Czasu nie mam, a wy tu śmichy chichy robicie. Dziś u cioci Chrum Chrum na imieninach w dwuszeregu zbiórka. To fragmenty bajek dla dzieci, które zdecydowanie powinny być w dobie zagrożenia tą epidemią wyeliminowane. No, a ciocia Chrum Chrum powinna zostać deportowana. To prawda. A to strasznie zabrzmiało z tej Barei, co mi zrobisz, z tego Barei. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Proroctwo takie bym powiedział, trochę Nostradamusem poleciało. Słuchaj, dzwonimy do kolejnej hodowli? Tak, do hodowli w sprawie orędzia naczelnego lekarza kraju Stefana Starzyńskiego. Już. Słuchaj, do Łodzi, nie? Bo w Łodzi mamy dobrą słuchalność. Mniejsza hodowla, mniejsza. W ogóle ty się Łodzi przestań czepiać, przecież ty nie będziesz mógł tam jeździć. Jakie przestań czepiać? Przecież ja zawsze powtarzam, że to moje ulubione miasto, jestem taki szczęśliwy. A to ty mówisz Żydzew na antenie? To są sukcesy Widzewa, Łódź na pewno. Nie, to ty mnie sprowokowałeś, a ja się odciąłem. Ty się odetniesz, jak ja cię powieszę. Dobrze. Jaka to jest hodowla? Nie wiem. Tuczniki. Halo? Dzień dobry panu, czy to jest hodowla tuczników? Tak. Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura, naczelny lekarz kraju. Proszę pana, mamy takie orędzie w związku z atakiem tej świńskiej grypy. Tak? Mam orędzie naczelnego lekarza kraju, pana Stefana Starzyńskiego. Ja połączę z jego asystentem, on panu to zaprezentuje, dobrze? Proszę poczekać. Proszę pana, jest niepotrzebna rozmowa, bo już 12 lat nie chowam. Dzień dobry, proszę pana. Otóż z tego miejsca chciałem powiedzieć, że w związku z tym dźwiękiem, który będziemy w tej chwili emitować, ja jako asystent oraz współautor tej audycji zdecydowanie się odcinam, dobrze? Proszę posłuchać, to dosłownie zajmie 30 sekund. Proszę posłuchać. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Czy pan zarejestrował te słowa? Halo? Słyszałem. No słyszał pan, wszyscy jesteśmy żołnierzami. Czy pan też jest przygotowany w tej chwili do starcia z tym wirusem? No przygotowany jestem. Ja jestem przygotowany, za miesiąc idę na operację. To nie wiem, gdzie wcześniej będę. Ale to, czy to ma cokolwiek wspólnego z tą epidemią, która w tej chwili szaleje? Nie. Aha, proszę pana, a proszę powiedzieć, ile pan ma świń w hodowli? 12 lat już nie chowam. Czyli zdusił pan wroga? Tak. Gratulujemy. Doskonale. Proszę pana, w imieniu Kancelarii Prezydenta dostanie pan order Virtuti Militari. Dziękuję. Bardzo do widzenia. Dziękuję. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Te ciasne metalowe klatki, nazywane stanowiskami indywidualnymi loch, to miejsce, gdzie ciężarne świnie spędzają prawie całe swoje życie. Świnie muszą zrobić duży wysiłek za każdym razem, gdy chcą wstać lub się położyć. Nie mogą się obrócić. Ciągłe gryzienie krat jest jednym z typowych objawów załamania nerwowego i stresu zwierząt. Kiedy tylko locha zaczyna rodzić mniej prosiąt lub jej ciało zaczyna wykazywać oznaki wyczerpania nieustannymi ciążami, zostaje zarżnięta. Na ogół prosięta oddziela się od matki w wieku 3 tygodni. Na długo, zanim będą do tego gotowe. To nie błoto pokrywa ciała tych tuczników, ale ich własne odchody. A wbrew obiegowej opinii, świnie są bardzo czystymi zwierzętami. Proszę Państwa, to za czasów, kiedy to nie był ładny portret. Kiedy człowiek jeszcze solidaryzował się ze świnią, kiedy jeszcze nie spodziewaliśmy się tego ataku na ludzkość, nie boimy się tego słowa. Inwazja to, nie z kosmosu, tylko z chlewiku. Słowa sprzed inwazją, proszę Państwa. Czy wiesz, że świnie odomowiono 7 tysięcy lat? Naprawdę? Ona 7 tysięcy lat się przygotowała, żeby nas zagryźć. No więc chciałem powiedzieć, że podobno jeden organ w państwie jest szczególnie narażony na atak epidemii. Informacje na ten temat szczegółowe posiada Kancelaria Premiera. Posłuchajmy.
przygotowanie takiego szczegółowego raportu, co naprawdę się stało, kto odpowiada za narażenie życia i zdrowia pana prezydenta. To jest nigdzie na świecie nie może być tak, żeby prezydent Rzeczypospolitej był narażony na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, a szczególnie w tak drastycznych okolicznościach. I we współpracy z innymi instytucjami, z Agencją Wywiadu, z Biurem Ochrony Rządu, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, będziemy chcieli możliwie szybko taki raport przygotować, co naprawdę się stało. Proszę państwa, no wyobraźmy sobie, że z otoczenia prezydenta zostaną usunięte wszystkie świnie. Odcinam się. Żałuję, że to powiedziałem. Dobrze, słuchaj, mieliśmy dzwonić do ambasady Meksyku. Ale Kamiński przyszedł. Nie będę tego słuchał. To jest antena radiowa, którą kocham. Dostaję tutaj paręset tysięcy miesięcznie i nie chcę stracić tej pracy. Świnia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Proszę państwa, nasz na dzienniku.pl przeczytałem, że aresztowali Oleksego. Chyba za naprawdę za co? Myślisz, że w związku z tym? Znaczy, ja mam podobno przebieg tego aresztowania, posłuchaj. Tłumaczy się, ale funkcjonariusze go zakuwają. On bierze korytko. Jako osoba pełniąca niegdyś wysokie stanowiska partyjno-państwowe, wypraszam sobie większego chlebu. Proszę państwa, czas powoli kończyć ten konflikt, który rozmuchany przez media po raz kolejny miał na celu przestraszyć i jakby wstrząsnąć uwagę od pani Kosta. Spokojem obywatelskim, no umówmy właśnie. Się, to wszystko wymyślił PiS, proszę państwa, o mały włos byśmy zaczęli bombardować naszymi nielatającymi F-16 Meksyk przecież. A więc, proszę państwa, jako obywatele, którzy często jątrzą, ale też przejmują się losami tego kraju, chcielibyśmy w tej chwili wziąć sprawę w swoje ręce i oficjalnie zakopać, pogrzebać ten konflikt, jak już mówiłem, sztucznie rozmuchiwany przez media. Proszę państwa, nie ukrywajmy, że ta świńska grypa to jest kolejny kamyczek do ogródka Donalda Tuska, wymyślony w sztabach wyborczych wiadomo kogo, jakich kancelarii, jakich osób, jakich ludzi. Dosiedli te świnie i galopują. Ambasada. Pamiętasz, Mistrzu? Gracias por llamar, al embajador ja mówię trochę po chwili, ja mówię trochę, to powiem. Mówisz trochę? W ambasadzie Meksyku w Polsce. Para Hola, możesz się przywitać. Hola. Ja habla español un poco. Proszę wybrać dwa. Będę Santiago Misiura, dobra? Nie, si. Nie no, nie mów Santiago, musisz jakoś bardziej Santiago. Po polsku się nazywać Czesław, czy coś nie. takiego. Albo Bogdan. Mordę zamknij, ja przygotowuję się. Tylko teraz. Nie mordę, a ryj. Przepraszam. No gdzie jest ta pani? No już poczekaj. Jedynkę trzeba wdusić. Myślisz, że to był brak reakcji? Por favor, jedynkę, no. A si. Nosotros somos españoles, mucho gusto en cansada. Powiedziałem tak kiedyś w knajpie hiszpańskiej, wiesz, że wydali mi mój płaszcz w szatni? Poczekaj, bo w tej chwili próbuję się dodzwonić do ambasady Meksyku, bo to wcale nie jest takie proste. Bo oni nie mają w ogóle telefonu. Oni tam nie mają telefonu. To jest dziki kraj, byłem tam. Co drugi facet taki trochę do świni podobny. Tylko te kapelusze takie są zmyłkowe. Jedynkę naciśnij, że encantada. Wszystkim mów tak, mucho serwo. Encantada, después de las 16 horas y los fines de semana, puede llamar al teléfono 07 98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8. Si conoce el número de extensión, jeden wejcie. Márquelo ahora. Márquelo ahora. Godzinę mamy czekać podobno. Marque 4. Wpisz. Aha, czyli 4. Pacina del embajador, marque 12 o 3. Dos, to dwójkę wciśnij, ambasador dos. Dos o 3. Dos o 3, no. Raciczkami wciśnij, dwójkę albo 1. Economica i de promoción. Silencio. Dwójkę wciśnij, no. Dos o 3. Allora. Nie, allora to po włosku pało, Jezu. Zostaw mi Hiszpanię. Dzień dobry, por favor. Hola. Nosotros somos polacos. Gracias por llamar al embajador de México en Polonia. Witamy w ambasadzie Meksyku w Polsce. Para continuar en español, marque uno. Jeden uno. Wciśnij. Uno wciśnij. Uno wciśnij. Proszę wybrać dwa. No właśnie, no widzisz dwa, bo to continuar para español. Ale ja chcę español, uno. A my ja chcę uno. Obsługa konsularna dla obywateli polskich. Proszę wybrać cztery. Nie. Biuro ambasadora. I wyobrażasz sobie i masz fińską grypę, dzwonisz do nich, żeby im o tym 12, powiedzieć. Powiem, i bracie cię szlak trafi, a własne kopyto zadepcze. Może się wreszcie dodzwonić. Masz
tą piosenkę. Pamiętaj, że przepraszamy. Masz tę piosenkę. Przepraszamy i że mamy stanowczą reakcję premiera. Dobra, dzień dobry. Hola, nosotros Santiago Misiura MSZ się kłania. Witam. Czy pani mówi po polsku? Tak, słucham pana. Dzień dobry pani, dzwonimy w sprawie tej wypowiedzi Andrzeja Lepera, dosyć niepokojącej, która mogła obrazić rząd Meksyku. Ja w tej chwili połączę z asystentem pana premiera, który chciałby przedstawić stanowisko pana premiera w sprawie nieinterwencji rządu polskiego w sprawy wewnętrzne Meksyku. Dobrze? Momencik, już łączę. Dzień dobry pani, Piotr Martenka z tej strony. Chciałbym się tutaj w imieniu kancelarii premiera wyrazić oficjalny protest przeciwko słowom Andrzeja Lepera i zawczasu, zanim jakby afera się rozpęta na dobre w mediach, chcielibyśmy powiedzieć tylko, że jako rząd polski odcinamy się od tych słów. Znaczy sformułowania gringos ze świńskimi uszami naprawdę dotknęło premiera do żywego. Halo? Tak, ale ja obu panów słyszę i teraz nie wiem, dobrze, proszę pani, my zaprezentujemy w takim razie fragment tego nagrania słów Andrzeja Lepera, od których odcinamy się, mówimy to oficjalnie. Proszę posłuchać. Dobrze. Nagrywamy czy jak? No, włączać, no. Znaczy, trzeba podejść do tego bardzo rozsądnie, spokojnie. Świńska grypa, tak jak ptasia grypa, jak świat światem była, jest i będzie. Natomiast największe zagrożenie to jest to, że to są różnego rodzaju mutacje. Połączenie wirusów grypy ptasiej, świńskiej, ludzkiej grypy i na pewno trzeba bardzo uważać, jeżeli są jakiekolwiek objawy, nie spożywać też żywności niewiadomego pochodzenia i jeżeli jest kontakt z ludźmi, którzy są z tamtego obszaru, a dzisiaj nawet wiemy przy tych środkach transportu, przy tej szybkości jaka jest, to naprawdę ten wirus może być za 5 minut, a może już jest 5 minut temu w Polsce. W imieniu Donalda Tuska oraz polskiego rządu mówimy stanowcze nie oraz na ręce pani chcielibyśmy złożyć po prostu oficjalne przeprosiny. Rozumiem. A czy ja bym jeszcze mogła pana prosić o nazwisko i o numer telefonu? Moje nazwisko Santiago Misiura. Pan Santiago Misiura, tak? Tak, 645. Tak. 1200 to jest MSZ. Coś jeszcze możemy... Javier Martenka jeszcze ewentualnie. Proszę pani, no, oficjalne stanowisko premiera, jak już mówiłem, jest jednoznaczne. Zresztą, panie premierze, gdyby pan mógł w tej chwili przekazać osobiście... Momencik, bo połączymy, bo pan premier jest w tej chwili na konferencji. Proszę powiedzieć panu ambasadę Meksyku. Ja znam inne formy zaproszenia do rozmowy niż okupacja. No, także proszę państwa, premier odwołuje okupację Meksyku i proszę pana ambasadora Quesadillas od nas pozdrowić. Halo. Czegoś tutaj nie rozumiem, mówiąc szczerze, z tym wszystkim. Chcielibyśmy, proszę pani, no my też nie spodziewaliśmy się, że świnie zaatakują. Ogłosić zwycięstwo Donalda Tuska nad wirusem. Proszę posłuchać melodii, którą Piotr Rubik specjalnie napisał. Masz ogłosić zwycięstwo? Niech pani razem z nami zaśpiewa. Zwycięstwo! 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 Oto sposób twardym stąpnięciem Donald Tusk zdusił wielką epidemię, nim zdążyła się u nas pojawić. Królu, nasz premier przysyła ci te dwa świńskie lije. Symbolizują odwieczną walkę dobra ze złem. Pierwszy świński Donald Tusk zakończy. Pierwszy świński ryb to ja, a drugi to ty.
Cholero, jak się złapie! Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?